Szkoda, że nie mogę Wam pokazać. Karolina mi poleciła i kupiłam sobie takie botki na takim naprawdę wysokim obcasie. I są, nie wiem, ile one mają z 14, 13. Ogromne jest ogromny W ogóle tego nie widać. Jakie wygodne. A wygo wyglądasz w niej jak e, Victoria Secret. Tak. Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina. I Agata. Dzisiaj witamy się z wami w pierwszym odcinku Fashion Talk. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co będzie modne, czyli o trendach na wiosnę lato 2022 roku, ale chcę powiedzieć, że będzie to bardzo obszerny przegląd. Będziemy rozmawiać nie tylko o modzie, ale i również o makijażu, i nie będzie to byle jaki przegląd, których pełno jest w internecie, bo. Naprawdę, zrobiłyśmy ogromny research i dzisiaj będzie o tym, co będziemy nosić zarówno wiosną, jak i latem, jak i nawet jeszcze po wakacjach, więc jeżeli jesteście ciekawe. Co powinno znaleźć się w naszych szafach i na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chodzi o nadchodzące trendy, dzisiaj wszystkich tych rzeczy dowiecie się z tego odcinka. Opowiemy też Wam o tym, co nie powinno się w Waszej szafie znaleźć. Tak jest. To będzie zdecydowanie konik Karoliny, która jest tutaj bardziej modowa. Natomiast jeszcze z takich small talków, słuchajcie, dzisiaj się spotkałyśmy w Nicei. Znalazłyśmy wspólne studio na Lazurowym Wybrzeżu. Jest nam tutaj bliżej niż w Polsce. Także no, dzisiaj nagrywamy tutaj, zobaczymy jak nam pójdzie, a kolejne odcinki, które będziemy nagrywały z gośćmi, e, nagramy już w Polsce. I przy okazji chcieliśmy się Was zapytać, napiszcie do nas, bo jesteśmy bardzo ciekawe, kogo widziałybyście w roli gościa w naszym podcaście. Będziemy czekać na Wasze wiadomości, i przy okazji, zanim przejdziemy już bezpośrednio do tego, co będzie modne, mhm. to. Chciałybyśmy poprosić Was o to, żebyście recenzowały nasz podcast i zostawiały nam opinie na samej górze na Spotify, czyli te tak zwane gwiazdki. gwiazdki. Będzie to przede wszystkim pomagało nam dotrzeć do większej ilości osób i jeżeli nasz podcast Wam się podoba, to będziemy też mega wdzięczne za info i że. Po prostu jesteście z nami i chcecie zostawić nam. Tak, dziewczyny, jest to dla nas ogromna motywacja i no nie ukrywamy po prostu wprost, że nas to motywuje, że zostawiacie recenzje i też jak piszecie do nas fajne wiadomości, to, to po prostu chcemy nagrywać, bo wiemy, że mamy dla kogo. Agata, ja mam do ciebie pytanie. No dobra. Jaka była Twoja największa taka modowa wtopa? Wiesz co, nie mam takiej. Znaczy. Nie, cofnę nie, to. Modowych wtop, to ja myślę, że miałam wiele. Jak każdy. Wiesz, nie mam takiej wtopy na zasadzie jakieś wielkie wyjście i zrobiłam jakąś wtopę, że się tego wstydzę, mm -hmm. bo trendy były różne. Mm -hmm. <laughs> Natomiast pamiętam z takich hitów, o których myślę, to były rybaczki. O Boże. <laughs> w ogóle te nazwy teraz będą się tutaj pojawiać. Rybaczki i bolerka. Oj, tak! To jest, ojejku, przypomniałaś mi teraz te czasy. I ty jesteś podekscytowana na ten odcinek, bo to twoje ten. Ja jestem total podekscytowana. Ja w ogóle zawsze się zastanawiam. Ja pamiętam, jak ja miałam rybaczki w szafie. Nie, mm -hmm. yeah. wszyscy mieli. Ten... Minęło x lat i ja wciąż nie wiem, jakby z czym je nosić. One zawsze źle wyglądają. Słuchaj, rybaczki rybaczkami, ale ja jeszcze nosiłam rybaczki z niskim stanem na biodrach. Oh no, dokładnie. I wiesz, nie dość, że skracają ci nogi, sylwetkę, to no, po prostu, no, tak jak mówisz, nie wiesz do czego je nosić. Tak samo bolerka, w ogóle to, jaką to ma funkcję? No jak to na sukienkę wieczorową, bolerkę żeby zagryźć plecy. Ale tutaj wiesz, plecy są ogrzane, ale ramiona, całe ręce ci marzną. Tak. No. No ale bolerko musiało być. Ja na przykład na studniówce, to każda miała bolerko. Ja nie miałam na, nie, nie miałam na studniówce bolerka. A co ale miałaś? Y, miałam taką sukienkę na ramionczkach. A, bez bolerka, no bez tak. Bez bolerka, bo jolo. Bardzo... <laughs> Zapytałyśmy się was a propos anegdotki o najgorszy trend, z jakim o. kiedykolwiek się spotkałyście. I dostałyśmy od was masę wiadomości. Między innymi trampki na obcasie. Pamiętasz te wódzki sportowe? Na takiej kwadruli wysokiej, taka Angela. Ja e, nie miałam takich traumy. Nie miałam Ej, super, takich A ja to widzę ma... teraz. A jakby coś, dziewczyny. Nie śmiejemy się z was, my się śmiejemy z trendów bo po prostu my się śmiejemy też z nas bo każda tam była, może akurat przy tym trendzie ja nie byłam, bo w tym wieku nie nosiłam obcasów, ale gdyby teraz był ten trend, no to kto wie, nie? Ale powiem ci tak szczerze, ja kiedyś chciałam mieć trąbki na obcasie. Wydaje mi się, że ja też miałam taką, taką wiesz taką chcicę, ale, ale coś mi nie pasowało, że to jest obcas nie? Chyba sobie marzyłam, że mogę nosić ten obcas, ale ale finalnie to, to nie doszło do tego zakupu. No co tam jeszcze masz? Pisałyście również Leginsy galaktyki. Pamiętam, jak były modne te takie Leginsy. Co to są Leginsy? A, wiem! Wiem, wiem, takie, wiem, takie, takie gwiazdki, kosmos. Te tak, sprawy. też miała. A tu jak jesteśmy przy Leginsach, to pamiętasz tą modę na kolorowe rajstopy? Tak, ale ja nigdy nie nosiłam, bo ja nie wiem, Ja też nie, ale do czego to w ogóle nosić, nie? O, Leginsy do krótkich spodenek w dzieciństwie. Nie zdarzyło mi się. Nie? Mm -hmm. No jak to nie? Takie buty nie. czeszki się zakładało, na przykład turkusowy taki legis i na to jeansowy short. Ja pamiętam wszystko. Y -y, wiesz, co mi się przypomniała? To, to w ogóle co absurd, bo jeszcze jak rybaczki zrozumiem, bo to są po prostu spodnie, tak nie zrozumiem, miałam taką fazę i ja to nosiłam tak naprawdę często. Miałam taką fazę, że nosiłam kojarzysz takie ocieplacze na łydki? Tak, ze kolanówki. <laughs> O, no, ci tak, ja pół pasmanterii w swoim mieście, proszę, żeby za kolanówki takie znaleźć. Wiem o co ci chodzi. Nie wiem, czy to się dokładnie nazywa za kolanówki, ale takie ocieplacze. No? Za kolanówki chyba nie, bo wtedy Ach, bo to idą nie, nie. za kolano, a to były przed kolano. Tak, i taki tak, sweter. tak, 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 tak. Taki sweter na łydki. W ogóle? Co? Ja też to nosiłam. Kto nie nosi? 9-3, 9-4, tak. wszystkie to mm -hmm. przeleciałyśmy z tych roczników. Niestety. No dobra, w takim razie, skoro już trochę poplotkowałyśmy o tym, co nam się nie podoba, przejdziemy teraz bezpośrednio do tego, co będzie modne w tym sezonie. Czyli właściwie już te kolekcje wchodzą powoli do sklepów. Słuchajcie, trend, który będzie tak naprawdę wiodący, to będą lata 90. I lata dwutysięczne. Czyli. Czyli co, wracamy do ocieplaczy na łydki? Y, podobnie, odkrywamy ciało, będą bardzo modne biodrówki, krótkie topy, wszelkie takie wycięcia, po prostu im więcej widać, tym lepiej, co jest dla mnie ciekawe, bo ostatnio miałam wrażenie, że jednak poprzez te ostatnie sezony więcej zakrywałyśmy, a teraz nagle odkrywamy i wiesz, wchodzą miniówki. Powiem ci, że jak się ostatnio przeszłam do posieciówkach, to. Wszystko ci leży na biodrach. Mhm. Każde spodnie, każda spódnica. Wprawdzie nie widziałam jeszcze shortów, ale może jest za wcześnie na to. Natomiast spodnie, biodrówki, spódnice, biodrówki i to takie mikro faktycznie. I powiem Ci szczerze, że ja zawsze wybierałam spodnie z wysokim stanem, mhm. ponieważ według mnie sprawiają, że sylwetka wygląda o wiele ładniej, wydłużają się nogi, wydajesz się szczuplejsza, podkreślają ci pupę, a biodrówki. Robią wszystko na odwrót. Jesteś w biodrówkach niższa, masz płaską pupę, skracają ci nogi, skracają ci sylwetkę. I powiem ci, że kilka miesięcy temu myślę, że bym powiedziała absolutnie never ever, a kupiłam sobie mega piękne takie ala-satynowe spodnie w zarze. Takie szerokie, trochę boyfriendy. Cargo. Cargo, na, na właśnie na biodrach, kieszenie po bogach i wyglądają epicko. Tylko nadal. Zaburza się ta sylwetka, ale według mnie super wyglądają do obcasów. Jak okay. odkryjecie jeszcze stopę, jakiś sandał, nie? To jest super. Na ja mam takie jedne spodnie właśnie cargo, też satynowe, które zresztą ostatnio wrzucałam na zdjęciach na Instagramie. Natomiast powiem Ci, że w mojej szafie ja nie mam ani jednej pary biodrówek i mimo tego, że ten trend wraca, ja nie będę leciała i kupowała biodrówek, bo... Trzeba pamiętać o tym, że biodrówki są bardzo ciężkie do dobrania do danej sylwetki. No to Bo, prawda. Tak jak właśnie Agata powiedziała, biodrówki skracają wam nogi, są przeznaczone przeważnie dla osób tylko i wyłącznie szczupłych, wysokich, uwydatniają mankamenty sylwetki, zaburzają proporcje, tak samo tali. Ja uwielbiam w ogóle spodnie z wysokim stanem, gdzie ta mm -hmm. talia jest podkreślona, Dokładnie. są, wiesz, takie nakreślone te kobiece kształty i tak dalej, a, a tutaj jednak z tymi biodrówkami trzeba uważać. Trochę tak jest, że z tymi biodrówkami, jeżeli chcesz je nosić, to musisz odkryć brzuch. Trzeba tak. o tym, żeby wyglądały dobrze. Tak. Musisz odkryć brzuch, czyli wybrać jakiś crop top, no i wtedy to bronisz. A tak to ciężko, bo jak założysz do biodrówek, nie wiem, no dużą bluzę, to będzie wyglądało średnio. Tak. No i w tym sezonie w ogóle tak sobie, wiesz, przeglądałam mhm. dużo pokazów, jak na przykład właśnie Balmain czy, czy nawet Chanel, to taki wyglądał totalnie wyjęty pokaz z lat 90. Ale Chanel odkrywa ciało też? Tak. No I co ty ale mówisz? Ci w Oni nigdy sposób. tego nie robią. Tak, powiem ci w jaki sposób. Oni oczywiście przy spodniach to rzadziej, ale tutaj się pojawiło bardzo dużo takich mini spódniczek i takich mikro, mini spódniczek mikro, tak, wręcz, no. z takimi żakietami. Mi się to podoba, w sensie to, to wygląda bardzo tak dziewczęco, to nie mm -hmm. wygląda kobieco, bo dla mnie kobiece spódnice są midi, takie eleganckie, mm -hmm. z wysokim stanem, ale to, coś jest z tym fajnego, tak mi się trochę z taką modą tenisową to kojarzy, trochę są takie wiecie, sexy i tak dalej, natomiast y, ogólnie co do powrotu tego trendu z lat dziewięćdziesiątych i tak dalej, nie jestem do końca przekonana, nie wiem jak ty Agata, ale, ale jednak rzeczywiście w tym sezonie on był bardzo, bardzo promowany i, i, i nie tylko w kolekcjach, właśnie Versace, Toma Forda i tak dalej. Jest tego dużo. Ale nawet to widać, wiesz, na, na Instagramie. Dokładnie. Jakie jaki ma to ogromny wpływ na zdjęcia, które ludzie publikują. Jedyne, co tak naprawdę wyciągnęłabym z tego wiecie, trendu takiego, że pokazujemy więcej ciała, biodrówki, nie jestem przekonana, ale to, co mi się podoba, to to, że jakby bielizna robi się trochę niebielizną, tak jak na przykład pod marynarki, z powrotem wracamy do zakładania tych takich mini topów, staników, braletów mhm. i to fajnie wygląda, ja to o, lubię. ja bardzo, ja bardzo lubię ten trend, jak macie na przykład jakiś ładny biustonosz, na biustonosz nakładacie sobie jakąś oversize'ową marynarkę, gdzieś tam, albo na przykład biała koszula jest mhm. mocno rozpięta, i widać wam jakoś ramiączko Według mnie to jest mega sexy i ja bardzo lubię łączyć taki seksowny, kobiecy styl z jakimś takim akcentem męskim, jak na przykład marynara czy biała koszula. To jest mega fajne. Trend, który mi się podobał, który już tak naprawdę przewija się od wielu sezonów, to będą, słuchajcie, wszelkie wycięcia i drapowania. Mm -hmm. I ja akurat wiem Agata, że ty lubisz tego typu rzeczy, tak. bo ostatnio jak byłyśmy na Sylwestrze, miałaś właśnie taką sukienkę z fajnymi wycięciami tak, i tak dalej. Lubię. To jest dziewczyny coś, co wraca i. Nie będę wam kłamać. To, to, to jakby będzie wciąż wracało. To ma być podobno przez jeszcze kolejne sezony i tak dalej, więc to nie jest jakaś żadna nowość. Mi się to podoba. Ja lubię te drapowania, lubię na przykład takie, wiesz, dziwne wycięcia, pokazanie kawałku ramionczka, pokazanie jednej ręki, tutaj jakieś fajne wycięcie na brzuchu. Mi się to podoba. Mi się podoba to, w jak fajny, taki nieoczywisty sposób wtedy pokazujesz ciało. Nie, że pokazujesz nogi albo dekolt, tylko właśnie tak, jak mówisz, kawałek ramienia albo kawałek brzucha. To jest według mnie mega sexy coś takiego pokazać, Trochę inną częścią niż taka standardowa przy odzieży. A co do drapowań, uważam, że to jest super trend, bo można się trochę z tym pobawić, jeżeli chodzi o dopasowanie właśnie do naszej sylwetki mm -hmm. drapowania. Świetnie maskują mankamenty, można ukryć brzuszek, naprawdę fajnie to wygląda. Powiększają Biust, by the way. Także drapowania są fajne. No ja na przykład bardzo lubię te spódnice, co były takie modne w zeszłym sezonie, z takim drapowaniem na. A z tym sznureczkiem takim tak. To jest super, bo możecie mieć i sukienkę, i spódnicę w wersji midi, mikro i długiej, long. Tak. Super sprawa. Ekstra sprawa. Jestem za. I a propos właśnie takich wyjściowych rzeczy, to chcę Wam powiedzieć, że w tym sezonie wracają cekiny i wraca błysk. Mhm. Mm Właśnie nie wiem, co o tym sądzić, bo dla mnie cekiny trochę są, jestem ciekawa twojej opinii, bo dla mnie trochę cekiny są, nie mówię, że zarezerwowane, tylko ja noszę cekiny na naprawdę jakieś duże wyjścia, właśnie to jest dla mnie taki trend sylwestrowy, nie przepadam za tym z racji tego, że po prostu jest to mega niewygodne dla mnie, mhm. że gdzieś tam zawsze mnie podrapie, uszczypnie, a ja jednak jestem raczej osobą, która lubi łączyć modę z, z wygodą, mhm. a cekiny to nie jest to zupełnie. Ale jest to fajne, jest to sexy, tylko takie, no, niepraktyczne, tak mi się wydaje. Dziewczyny, dajcie nam znać, bo jesteśmy ciekawy, no. czy według Was to jest ta czy właśnie Chiny. A nosisz, nosisz cekinę? Nie mam ani jednej rzeczy cekinowej w szafie. Z cekiny, cekinami, ale wiesz, jaki trend mi się podoba? To, co bardzo mocno lansuje Prada: cyrkonie, te takie mm -hmm. diamenciki. To jest bardzo ten błysk w tej formie mi się bardzo podoba. Na torebkach, na dodatkach, to jest mega A, ładne. No, ta przy, torebka wiem, z Prady na wiem, przykład z tymi się. Piękna mi się podoba. No, marzy mi się Dziewczyny, fajnie. sprawdźcie sobie. Ona jest w różnych kolorach, ja ją ostatnio widziałam ale. w flecie też. Ale ja widziałam taką torebkę ostatnią w mango. Jest bardzo podobne. Jak to tak? z no. O, jest ale Wiesz, co jest fajne, że właśnie jak m, nawet nie jesteśmy przekonane do cekinów, bo ja też jestem taką osobą, że rzadko je noszę, mm -hmm. mi się podobają te sukienki, ale przede wszystkim te sukienki są ciężkie. Mm -hmm. Dla mnie to jest sukienka na jedną na jeden raz, raz ją założysz, wszyscy ją pamiętają. Całek. Nie ubierzesz się. To jest tak charakterystyczne. Plus, jeszcze dodatkowo w takich trendach, według mnie, fajniej, właśnie stawiać, tak jak Agata powiedziała, na dodatki, na jakąś torebkę, mhm. nawet sieciówki, czy nawet możecie fajną wyszukać, myślę, w second-handach, bo w second-handach, z tego co ja pamiętam, zawsze znajdowałam super rzeczy z cykinami. Takie wiesz z lat 90., 80. A chodzisz jeszcze czasem? Nie mam gdzie teraz, ale mhm. tak bym chciała. Ja myślę, że można naprawdę fajne rzeczy yy, znaleźć w second handzie. K ja kiedyś miałam taką fazę, że chodziłam. Tak? No bardzo lubiłam, bardzo, ale teraz już też nie. Ale cekiny na bank. Cekiny na bank można znaleźć. No i oczywiście pojawiły się tak samo w kolekcjach m.in. u Aleksandra McQueena, ale jeśli dziewczyny będziecie szukać takiej sukienki typowo na wyjścia, bo lubicie cekiny mm -hmm. i rzeczywiście macie jakąś mega fajną okazję, to ja od siebie mogę Wam powiedzieć: jest taka marka Nadine Merabi. Nie, nie wiem, znam, czy się nie znam. Ona się w ogóle specjalizuje w takich typowo wyjściowych rzeczach. Te rzeczy, słuchajcie, są bardzo takie przepych i tak dalej. Cenowo są, powiedziałabym, takie premium, sukienka jest w okolicach, powiedzmy, nie wiem, 600 zł, coś takiego, mhm. może troszeczkę więcej, ale powiem wam, że te rzeczy są tak dobrze zrobione, jeżeli macie jakąś osiemnastkę, albo mhm. jakąś, nie wiem, trzydziestkę, albo jakieś naprawdę takie wyjście, gdzie chcecie wyglądać, wow. Sprawdźcie sobie na Marabi, bo robi po prostu przepiękne rzeczy. Ja się zaśmiałam, bo właśnie sobie zdałam sprawę, jak ja siedzę i cię słucham i kiwam głową z takimi wielkimi oczami, tak, tak, i zaraz <grym> po tym odcinku będę prosić Karolina, podeślij mi to, podeślij mi tamto, więc ja też się dużo dowiaduję teraz. Nie, ale super, na Marabi robi ekstra rzeczy. Sprawdzę, 100%. W temacie cekinów, skoro jesteśmy i takich wyjściowych, też innych, wiecie, tkanin i tak dalej, to ja ostatnio zaczęłam mieć fazę na taki materiał, satynę, ale taką satynę trochę półprzeźroczystą, co prześwituje. Ja lubię prześwitujące rzeczy. O, matko, słuchajcie, w tym sezonie ogólnie to będzie hit. Wszystkie maxi sukienki, bluzki zawiązywane na takie delikatne sznureczki. Wszystko, co prześwituje, ta taka właśnie tkanina, typowo sheer, pojawiła się dosłownie wszędzie. Była na pokazie Versace, Regina Pio, jakby było tego mnóstwo. I ja zawsze uważałam, ok, to jest fajne na plażę, ale, mhm. moja przyjaciółka, bo często jest tak, że coś mi się nie podoba i wiesz, jak u kogoś zobaczę, to mam takie, kurde, to fajnie Jednak wygląda. Jednak fajne, no, no, no. I ona z kolei nosiła takie właśnie bluzki, takie z cieniutkiej satyny, mhm. a pod spodem miała czarny biustonosz. Ja sobie myślę, jak to dobrze wygląda. Mhm. A widziałaś to już w sieciówkach? Widziałam. Okay. Ale bardzo mało się tego pojawia. Wydaje mi się, że to nie jest aż taki, wiesz, bezpieczny trend. Na pewno jest to trudny trend i trend, do którego trzeba mieć jednak czuję. Tak jak dobrze powiedziałaś, trochę plażowy i uważam, że to wygląda epicko. I w kolorze czarnym i białym, jak na fajny strój kąpielowy, zakładacie coś takiego. Natomiast powiem ci tak, z ciekawości. Byłam w restauracji i to w takiej eleganckiej, i dziewczyna obok mnie siedziała. Dokładnie w takiej sukience, yy, jaką opisujesz, czarna, ale było widać wszystko i miała czarny biustonosz i czarne majtki, nie takie zakrywające, takie, że było widać jej całe pośladki. I totalnie było. Chociaż wyglądała pięknie, ja nie mówię, że nie. Wyglądała mhm. super seksy, pięknie, bardzo, bardzo nie na miejscu, aż się tak popatrzyłam, tak... Ugh. Niezbyt no. właśnie trzeba dopasować swój ubiór jednak, mimo wszystko do takiego miejsca czasem. Ten trend przeźroczystości przemawia do mnie tylko w jednym aspekcie. No. Kiedy macie na sobie sukienkę, która jest zrobiona albo z tych takich metalowych drobinek, mhm. albo jest zrobiona z takiej siateczki, z cekinami. Okay. To jest fajne, ale dla mnie ja bym coś takiego ubrała na kostium na plażę. Dla wszystkich tych, którzy grają trochę bezpiecznie, tak jak my, i nie chcą chodzić przy czystych sukienkach, to mamy dobrą wiadomość, dlatego że wiosną i latem, słuchajcie, wchodzi trend, który w sumie wchodzi co roku mianowicie te wszystkie kolory neutralne ta taka czyściutka biel i wszystkie luki. Monochromatyczny, czyli na przykład cały look beżowy, cały look biały i tak dalej. Mi się to podoba, bo to jest dla mnie takie minimalistyczne, zawsze wyglądacie elegancko i to jest też zasada, której ja się trzymam. Często, jak nie mam co założyć i sobie tak myślę, to jak trzymacie się zasady dwóch kolorów, to jest taki tip, to to jest ekstra. Wybieracie sobie dwa kolory, które zakładacie danego dnia, czyli na przykład, nie wiem, macie beżowy płaszcz pod spodem, macie czarną bluzkę, czarne spodnie. I jesteście gotowe do wyjścia, i to zawsze będzie dobrze wyglądało. Podobno, jak się już miesza trzy kolory, to już trzeba być bezpieczniejszym mm -hmm. w tym i tak trzeba kumać, co fajnie ze sobą, jakie kolory grają. Ale przy dwóch nigdy się nie pomylicie, a już w ogóle przy lukach mono, mega elegancja, jakby uwielbiam. Powiem Ci, że to jest mój ulubiony trend, który jest ponadczasowy. Tak się ubieram na co dzień i. Wydaje mi się, ja tak robię, że jeżeli wydawać większe pieniądze na rzeczy, to właśnie takie: mm -hmm. mono, basic, dobrze skrojone, z dobrego materiału, które będą modne zawsze, bo one były modne 5 lat temu, modne są teraz i będą modne za 5, 10 lat, bo zawsze w nich wyglądasz dobrze, kobieco, możesz je łączyć ze sobą w różny sposób. Natomiast te takie chwilowe trendy, warto, warto tam, tego szukać w sieciówkach. Jeżeli natomiast będziecie miały ochotę poszaleć trochę z kolorami, to tutaj też mamy dobrą wiadomość. Ja się ogólnie zagłębiałam, bo byłam strasznie ciekawa, jakie kolory będą mhm. wracały w tym sezonie. I mi od wielu, wielu już sezonów, jak Bottega Veneta wypuściła tą zieleń, taką no tak. mocną, klasyczną. Ja myślałam, że to będzie tak, jeden sezon dziękujemy, mhm. to ciągle wraca. Cały czas. I Ale to jest taki ich kolor. No, to jest ich Naprawdę. kolor. Naprawdę. Zobacz, inne domy mody to robią. Hmm. Nie za bardzo, bo oni jakby nie. trochę to tak, nie mówię, że opatentowali, ale trochę mają taką rezerwację, że to zieleń z botegi. Ale ostatnio powiem Ci, że widziałam witrynę botegi i byłam taka pozytywnie zaskoczona, bo nie było oczywiście już tej zieleni i tak dalej, ale wiesz co było? Był taki typowy kolor baby pink w połączeniu z czerwienią. To są podobno kolory, które najbardziej się gryzą, a jednocześnie widzę, że to wraca już któryś raz w, w tych brandach takich. Ale jak to pięknie wygląda. I wiesz co jeszcze było? Była ta torebka taka z takiego mm, misia taka różowa, mhm. taka po prostu jak maskoteczka. Mhm. To jest fajne na fashion weeka, ale ogólnie yy, uważam, że właśnie jak macie na przykład sukienkę, która jest różowa, czerwona torebka jakiś jako akcent, mhm. mega fajnie może wyglądać. To jest bardzo nieoczywiste połączenie, ale ja też się cieszę, że, że teraz na ten sezon wiosna-lato właśnie będą wracały te takie, wiesz, typowo właśnie kolorowe, wesołe rzeczy, bo właśnie oprócz tej zieleni, tak jak u Bottegi, będzie wracał baby pink, będzie wracała czerwień, będzie wracała fuksja, i teraz uwaga, taka czerwień bardzo mocno jako akcent. I co mnie bardzo zdziwiło, neonowy żółty. Neonowy żółty? Jestem w szoku, nie? Nie przepadam. Ja też nie. Nie przepadam. Tak samo nie czuję się dobrze do końca w czerwieni. Nie umiem nosić czerwieni, szczerze mówiąc. Podoba hmm. mi się czerwień w torebkach. Podobać się w torebkach. Tak, fajna jest. Mówię to dlatego, bo masz dzisiaj czerwoną torebkę. Mam się dzisiaj spodobało. czerwoną torebkę. Ale i... to jest taki klasyk. Hmm. Wydaje mi się, że czarna, czerwona i beżowa torebka to są takie dla mnie klasyki ponadczasowe, że zawsze to się obroni. Tylko trzeba być. Właśnie wydaje mi się, że wtedy się ubierasz mono i do tego masz taki statement w postaci czerwonej torebki. Rozumiesz? To wtedy działa. No, no tak, bo działa. jak już mieszasz, to to tak. nie wygląda. Ale tak z tymi już. kolorami jest tak, że dla mnie trochę takie żywe, mocne kolory, te pastelowe też. W moim przypadku trochę są zarezerwowane tylko na lato. Wiosna, mm -hmm. lato, bo się wtedy w nich dobrze czuję, też do opalonej skóry to o wiele ładniej wygląda i jest to okej, okay, ale mimo wszystko czuję się lepiej w, w takich bezpiecznych kolorach ziemi. Tobie pasują w ogóle takie kolory? Dziękuję bardzo. No, ale wiesz co, ja sobie nawet czasami myślę, ja, ja lubię kolory, ale mam wrażenie, że kolory nie lubią mnie. Zobacz, jeżeli na, przykładowo, mm -hmm. jeżeli ja gdzieś jadę, czy to nawet na tego Fashion weeka, gdzie... Chcesz jednak ubrać no. te kolory i przełamać tą barierę. To czasami mam tak, że siadam i sobie się tak: ok, założę, nie wiem, różową sukienkę, a potem nagle mam takie nie ubiorę się cała na biało. Że jakby nie czuję się bezpiecznie w tych mm -hmm. kolorach, to nie jest moja strefa też komfortu. Myślę, że łatwo tutaj popełnić błąd i finalnie to wszystko. Znosi się do tego, jak ty się czujesz w jakimś kolorze mm -hmm. czy w jakimś ubraniu, że jeżeli czujesz się w nim super, to ty to obronisz, bo to widać po sylwetce, po tym jak po sposobie chodzenia. Naprawdę to widać. Pewności siebie nawet. No? Ej, nie macie czegoś takiego, że ja często tak mam, że ja zakładam jakąś sukienkę i ona jest, ona jest piękna, I ja ją nagle zakładam i się czuję w niej źle. I mam takie, inaczej od razu chodzę. Nie chcę mi się w ogóle nigdzie w niej wychodzić. Tak. Nagle jest takie, mm, i wolę założyć tą sukienkę, którą założyłam już 100 razy mm. czarną, klasyczną, mini, na przykład z odsłoniętym jednym ramieniem. I mam takie, kurde, super. Coś znam to, tym, znam ten stan, znam ten stan. Coś w tym jest. No dobra, a jeśli chodzi o buty, to tutaj Wam więcej powie Agata. Odkąd posiadam te takie klasyczne, białe All-white McQueen. Y? Nie wiem, czy one mają jakąś nazwę modelu? Chyba nie, to takie klasyki. To nie? jest klasyk. Wy na pewno wszystkie wiecie, o jakich mówię. Wcześniej nie rozumiałam tych butów, mm -hmm. że są takie proste, czemu wszyscy je noszą? Dziewczyny to są takie najbardziej basicowe adidasy, tak. tak. które tak. znajdziecie w, po prostu w każdej sieciówce. Tak, tak. Lizzie, tak. Nie Zalando. musicie kupować McQueenów. Bo to są buty, które zakładam najczęściej, są dla mnie najbezpieczniejsze. Jeżeli nie mam za dużo bagażu, to są jedyne buty, które biorę, bo wiem, że pasują do wszystkiego. I do eleganckiej rzeczy, i do sportowych, i do zwykłych jeansów, jak się ubierzecie basicowo, i jeszcze na dodatek, y, mają w sobie taką magię, że dodają jednak kilku centymetrów wzrostu. Więc mm -hmm. wydłuża się w nich sylwetka. Twój number one w butach? Hmm. Wiesz co, ja nie mam chyba takiej super ulubionej pary. Ja okay. ogólnie dzielę sobie na kategorie. Jak mam szafę, to wiem, że mam w niej buty, które noszę najczęściej. Przeważnie mm. nie trzymam butów, które zakładam raz na nie wiadomo mm -hmm. kiedy. Więc mam oczywiście ulubione Adidasy, mam ulubione botki, kozaki. Mm -hmm. Przeważnie na obcasie kozaki. Parę sandałów na obcasie. Ty też mam, oczywiście dużo mam tych par, no bo wiadomo, też do stylizacji czy coś. Mhm. Czasami stawiam na kolory, ale jednak te takie klasyki, typu na przykład szpilki, w których wiem, że będę chodziła na. Kolacje, eventy, spotkania z przyjaciółmi, cokolwiek, zawsze mam czarne, klasyczne, wygodne szpilki. A dla mnie takim odpowiednikiem butów na obcasie, o jakim ty mówisz, jest sandał na szpilce. Aha. Ale taka, taki mega prosty, wiesz, dwa paski przy mhm. palcach i wokół kostki. Wygodne? Tak, bardzo lubię na przykład szpilki w kolorze nude i są totalnie spoko, ale jeżeli wiem, że będę robić coś więcej niż tylko siedzieć przy kolacji, albo muszę potańczyć. Przedostać się z punktu A do B i nie złamać sobie nóg. Mm -hmm. To bardzo lubię właśnie buty, które mają zapięcia wokół kostki, bo po prostu jestem, czuję się stabilniej. Mm -hmm. Na pewno, tak jak powiedziałaś, Botki i by the way, dziękuję za to polecenie tych skazara. A o Jezu! Gdzie, szkoda, że nie mogę wam pokazać. Karolina mi poleciła z Kazara. Kupiłam sobie takie botki na takim naprawdę wysokim obcasie, i są, nie wiem, ile one mają, z 14, 13. Ogromny, ogromny jest ten obcas. W ogóle tego nie widać. A wyglądasz w nich jak Victoria Secret model. Tak. Naprawdę są tak, robią tak długie nogi, przy czym możesz spędzić w nich cały dzień. Fenomenalne. No, tak jak powiedziałaś, kozaki takie jedne czarne, za albo przed kolano, To jest mm -hmm. taki klasyk, który zawsze warto mieć w szafie dobrej jakości. I w moim przypadku Must, taki absolutny, to są czarne, klasyczne, takie ciężkie workery. Hmm, workery. U uwielbiam, uwielbiam. Gdzie przeważnie kupujesz buty? Bo ja na przykład mam tak, że ja oczywiście to zależy. Przeglądam też sieciówki i tak dalej. E, wpadam na Zalando i ja akurat od siebie, dziewczyny, mogę wam polecić kilka takich brandów. Trochę też modowych, mm -hmm. ale nie do końca można znaleźć fajne, fajne buty typu Vagabond. Uwaga, jest super, no. Mhm. Mają bardzo fajne botki. Zawsze szukam tak samo raid, to się pisze ry, a idy, bebo, też to są takie, wiecie, szpilki, mhm. powiedziałabym bardziej wyjściowe. Dizzy jest u nas tak dalej. Jednak mam sporo, ale osobiście obecnie mam fazę na buty w stylu Aminem Młady. Jestem za kochana w tych są? projektach. Ona wyszła z tym takim butem, co miał obcas w kształcie Kieliszka, na pewno kojarzysz? Nie podobają mi się te buty, ten obcas w ogóle. A no, widzisz. Nie, nie, jest, nie byłabym w stanie go obronić. Myślę, że bardziej takie modowe osoby jak ty są w stanie. Dla mnie jest ciężki. A ciężki wiesz, but. jakie wygodne są te buty. Przez no, co? bo są odwrócone, bo mają tą. Jest to obcas, ale jednak trochę platforma. Jest duża powierzchnia styczności obcasa z, e, z ziemią. To jest fajne. A ty przeważnie jakie brandy kupujesz, jeśli chodzi o buty? Bardzo lubię multibrandy. E, Patrzeć sobie na Zalando, Modivo, tak. to jest fajne. Bardzo lubię Kazara z polskich naszych sklepów. Uważam, że tam jest pełno takich butów, które są wysokiej jakości. Dokładnie, Naprawdę. jakości z Ekstra. Naprawdę, bo już posiadam od wielu sezonów i te buty można nosić, nosić i moja mama je nosi, więc przez kilka lat. I tyle, co mi teraz tak przychodzi do głowy. Bo jeśli chodzi o ten sezon, no. że wezmę lato, wchodzą słuchajcie platformy. Jak będziecie ciekawe i tak dalej i zagłębicie się bardziej w temat, to mogę Wam tylko powiedzieć, że pojawiły się m.in. na pokazach Steli McCartney, Valentino, D. Squared, Lanvin. no jakby jest ogólnie tego bardzo, bardzo dużo i w ogóle czytałam, słuchajcie, statystyki, według platformy Google Trends przez rok od 2021 do początku 2022 wyszukiwanie hasła buty na platformie wzrosło dwukrotnie. Bardzo dużo. I ja się wcale nie dziwię, bo to są mega wygodne hmm. buty przeważnie. I jeszcze dają ci kilka tych centymetrów dodatkowych. Albo kilkanaście. Albo kilkanaście. Ale Karolina, a sneakers na platformie? Tak samo. O nie. Wchodzi wszystko, co na platformie, zaczynając od japonek, przez sandały, przez takie mega ciężkie, właśnie glane. Ja na przykład bardzo lubię klapki na platformie, bo, 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 bo wydłużają nogę po prostu. W lato fajny trend. W zeszłym sezonie już to było chyba. I przeważnie są wygodne, nie? Tak, a jesteście na obcasie, a są wygodne. Mm. Tylko trzeba uważać na kostkę, bo na platformie lubi sobie ta kostka, sobie, wiecie, pójść w lewo, w prawo. A widziałaś te buty Valentino na platformie? No, widziałam. Podobają ci się? Mm -hmm. a widziałaś się w butiku? Nie, e, widziałam je na zdjęciach. Widziałam, że każda influencerka taka globalna je posiada i, i je lansowała. Chciałabym je posiadać, ale chyba tylko do zdjęcia. W takim sensie nie wiem, no nie miałam ich na stopach. Może da się w nich chodzić, a są bardzo wysokie, ale są tak efektowne. Pięknie wyglądają. Wiesz co? Ja byłam w nich zakochana. Dziewczyny, jak wejdziecie sobie na profil Valentino na Instagramie, na pewno wam wyskoczą. Te buty widziały. są hitowe teraz. One są w kolorze takim właśnie typowo Barbie, mhm. i, czarne. i czarny. I biały też jest, taki nude. Tak, ostatnio byłam na spacerze i właśnie widziałam witrynę Valentino. Mówię, podejdę, zobaczę mhm. te buty, bo oczywiście są promowane nie tylko właśnie w social mediach, ale tak samo u nich w butiku. Te buty. Tak źle wyglądają na żywo. Naprawdę? Ale tak źle. No to zostawiałaś mi w mojej kieszeni. Że byłam, kasy. przyrzekam, byłam w szoku, w sensie one super wyglądają z profilu, ale je widziałam na manekinie i były takie rozjechane. Nagle w ogóle nie było widać tej wysokości, że one są takie wysokie, więc byłam taka trochę... To good zasącona. for me. Nawet się nie będę wybierać. Jak mówisz, że złe są Nie co? oglądaj. Nie ogl Nawet nie to wybieraj się inspiracyjnie. Serduszko bo. mi trochę pękło teraz, bo naprawdę mi się podobały. Ale z kolei jeśli chodzi o akcesoria, to będziemy mia miały teraz y tutaj takie małe porównanie, bo dalej wracają te takie mini torebki, dalej nosimy mini torebki, ale wracają też te ogromne. Więc właściwie jest przepaść, nie ma tej torebki pomiędzy. Jest albo wielka... Mhm. Albo mała, i tak samo w formie akcentów, jak na przykład miałyśmy kolory Baby Pink, czerwień, zielenie, kubotek i tak dalej. Fajne, ale to jest żadna nowość. To samo miało się w zeszłym sezonie. Ale powiem Ci, że trochę mnie to martwi, bo dla mnie ten średni rozmiar jest najbardziej praktyczny. Mhm. I sięgam po niego najczęściej. Ja tak samo. Ja, ja tak samo. Co schowasz do takiej mikrotorebki? No nie ona jest tylko. Dla mnie te mikrotorebki to jest akcesorium jak biżuteria. Ona ma być tylko i wyłącznie dodatkiem. One są już tak małe, że tam się wiesz, nie zmieści błyszczek, nie? Natomiast te duże są super praktyczne, ale na co dzień wybieramy głównie średnie, nie? Tak. Więc szkoda, że nie są modne, ale też to nie jest tak, słuchajcie, że jak coś jest niemodne, to wy nie możecie tego ubierać. Absolutnie nie, no tak nie jest. Ale tak sobie teraz plotkujemy o tych trendach, więc. Robimy przegląd, przegl dla was. przegląd. Ostatni trend, jeśli chodzi o kategorię modową, to będą sukienki swetrowe, takie maxi. Proste, eleganckie, sexy, mogą być w neutralnym kolorze lub też nie. Ja ogólnie uwielbiam swetrowe kiecki. Ja też. Uwielbiam. Prążkowane, dopasowane do ciała, przepięknie podkreślają figurę, jeżeli mają dobry krój. Szczerze uważam, że tyłek nie wygląda w niczym lepiej niż w sukience swetrowej, Maxi. Mm, w szczególności, Naprawdę. jak się robi 30 przysiadów dziennie. Trochę. się. Czym wygląda wtedy źle tyłek? Ja mam pytanie. Nie, żeby zro zrobić tyłek, to trzeba jeść, ale dobra. Nie nie będzie. będziemy, teraz robimy, mówimy o trendach modowych. Natomiast bardzo mnie to cieszy, ponieważ e, takie sukienki posiadam: dwie czarną i beżową. I posiadam je od pięciu lat. I to są właśnie takie rzeczy, które według mnie warto inwestować. Ale tak samo z, z łatwością znajdziecie je w sieciówkach. I też uważam, że, że super się to sprawdza. Przechodząc teraz do trendów typowo beauty. O, lecimy z beauty, fajnie. Lecimy z beauty. I ja byłam trochę zaskoczona, mhm. bo jak sobie robiłam ten cały research i tak dalej, to pierwsze hasło, które mi wyskakiwało, to była przemyślana, konkretna pielęgnacja. Czyli... Nareszcie, mam wrażenie, zaczęło się zwracać uwagę na to, że ta pielęgnacja jest istotna nie tylko make-up, bo wcześniej mhm. te beauty trendy to opierały się tylko i wyłącznie na make-upie. Mhm. I właśnie chciałam się ciebie zapytać, jakie są w ogóle twoje kroki w pielęgnacji twarzy? Moim podstawowym krokiem, chyba najważniejszym dla mnie jest oczyszczanie mhm. twarzy i super, że taki trend się pojawił. Trend na pielęgnację, w ogóle to tak śmiesznie brzmi, tak. bo to jest trend, który powinien być zawsze. Uważam, że Żaden make-up, najpiękniejszy make-up na świecie nie będzie wyglądał dobrze, jeżeli nie będziecie miały zadbanej buzi. Oczywiście rozumiemy, że, że każda cera jest inna i niektóre z nas mają trądzik, niektóre z nas mają trochę lepszą sytuację hormonalną ładniejszą cerę i mogą sobie pozwolić na to, żeby chodzić bez make-upu na co dzień, bez podkładu. Ale jeżeli już na przykład wybieracie ten podkład, to go dobierzcie mądrze, tak właśnie, żeby bać o obuzie, bo to też jest trochę właśnie ta pielęgnacja. Więc wracając do Twojego pytania. Demakijaż to jest numer jeden. I co stosujesz do demakijażu? E, teraz biodermę. Fajne? Nie pamiętam tej nazwy, ale to jest taki najpopularniejszy produkt do demakijażu. Płyn chyba. micelarny. Tak, z takim bioterny. różowym koreczkiem. Klasyka, każdy, klasyka każdej tak. makijażystki. To jest najlżejszy płyn, który tak dobrze ściąga każdy makijaż, jednocześnie nie podrażniając skórę i mhm. oczu szczególnie. Druga faza oczyszczania dla mnie, czyli żel. Mhm. Teraz używam z La roche i tak antybakteryjnie. I potem serum krem. Kiedyś miałam taką fazę, że wiadomo, że też pracujemy z różnymi markami, dostajemy paczki PR-owe, mhm. mamy różne jakieś tam współprace i tych produktów nam się trochę przewija, ale z czasem zaczęłam tak zauważać, że im mniej kosmetyków do pielęgnacji stosuję, tym lepiej dla mojej cery. Trenowicie. Że moja skóra nie, nie przepada za takimi częstymi zmianami. Czasem muszę to zrobić ze względu na po prostu jakieś zlecenie. I wtedy bardzo często wpadam na, na produkt, który staje się moim jakimś ulubieńcem. Także to jest super fajna, fajna jest taka możliwość, że mogę tyle produktów testować, ale mam takie, jakieś takie swoje faworyty, kosmetyczne. A czy ty masz, Karolina, jakieś e, produkty swoje ulubione do pielęgnacji? Jeśli chodzi o moje ulubione kosmetyki, to ja z pielęgnacji mam taki żel różowy od Mixy do cery wrażliwej, który super w ogóle oczyszcza. Jestem mega z niego zadowolona. Mixa to jest polska marka? Nie, wydaje mi się, że francuska. Okay, to... Ale na pewno są do dostania u nas w Hebe no. w Rosmanie, czy gdziekolwiek. E, używam później jeszcze toniku, to jeśli chodzi o tonik, to używam albo po prostu takiej giełki różanej, mhm. najlepiej naturalnej. Krem pod oczy z bioterm. I na twarz nakładam, tutaj powiem ci, że różnie. różnie. Albo bioterm teraz nakładam, albo jakąś inną markę. Zależy tak naprawdę, z czym się czuję najlepiej. Ostatnio też używałam kremu nawierzającego od Mixy pod makijaż, bo mi się to dobrze sprawdzał, więc cały czas mam wrażenie, mm -hmm. że tak używam, używam, kończy mi się i sobie szukam czegoś nowego, jeśli chodzi właśnie przede wszystkim o kremy. Natomiast jeśli chodzi o takie moje totalne maskewy z pielęgnacji, to ja mam, słuchajcie, jeden. Właściwie drugi oprócz tej pianki, o której wam powiedziałam, to jest olej z orzechów laskowych. Naprawdę? Kosztował chyba 19 zł. Marka Ministerstwa Dobrego Mydła, polska marka. Nakładam go na zwilżoną skórę twarzy, już na oczyszczoną skórę twarzy. Zwilżam ją przeważnie właśnie mgiełką, mgiełką z tych róż. I powiem Ci, że jak nałożę go i rano się obudzę. No po prostu w szoku. Jestem w szoku, bo ja na przykład mam tak z olejami, że się ich boję, że mnie zapchają. No, w ogóle. Bo tak mi się wydaje, że trzeba dopasować odpowiedni olej do swojego rodzaju skóry. My nie lubią zapychać oleje, dlatego, no, dlatego że... się po prostu boję i stawiam na jakieś takie bezpieczniejsze opcje. Wspomniałaś o tonizowaniu twarzy, zapomniałam o tym kroku, też go codziennie wykonuję. Teraz aktualnie używam e, takiego bardzo fajnego toniku z Kilsa. Kils to też jest jedna z marek, które bardzo, bardzo lubię, bardzo, bardzo ma fajne produkty. Ale może wróćmy jeszcze do trendów kosmetycznych, mm -hmm. bo zahaczając o tą pielęgnację, uważam, że to jest właśnie taki ponadczasowy fajny trend. Make-up, no make-up, zadbana skóra, glow, e, rozświetlenie stawianie na to, żeby ta skóra wyglądała zdrowo. Jeżeli podkład to, żeby jednak ta cera trochę nasza się przebijała przez ten podkład. A wiesz, ja mam jeden problem, no. bo bo tak jak właśnie wspomniałaś, to jest drugi trend po przemyślanej pielęgnacji, czyli ta naturalna, rozświetlona mhm. skóra na twarzy i na ciele. Natomiast ja jestem osobą, która ma bardzo cerę naczynkową na buzi. Jak ja nie nałożę w miarę ciężkiego podkładu, mhm. jestem po prostu czerwona jak świnka. A. Tak. Ale to też jest cute. Mi się na przykład to podoba, jak się dziewczyny rumienią. Ja też a. mam lekko naczynkową cerę, ale nie tak jak ty chyba. Ja mam, ja mam bardzo naczynkową. Ja potrafię być opalona, a buzię mieć różową, więc jakby u mnie używanie lekkiego podkładu nie, nie wchodzi nie w grę, nie. bo ja mam... Czuję po prostu się z tym źle, że mam niewyrównany jakby mhm. kolory i tak dalej. I ja mam na to jeden trik. Jak mhm. nakładam podkład, który nawet jeśli już jest cięższy i mi zakryje te moje naczynka, to na samym końcu, jak wykańczam makijaż, spsikuję mgiełką mhm. do twarzy. Słuchajcie, po prostu... Momentalnie robi wam się tak naturalny glow, jakby ta cera zyskuje takiego naturalnego sebum. Jak mogę, unikam też pudrów albo pudruję tylko i wyłącznie miejscowo. I uwierzcie mi, że wtedy ten make-up, nawet jeżeli macie mocny podkład, wygląda ultranaturalnie. Ja na przykład bardzo lubię swoje piegi, ale lubię czasem też się tak, wiesz, full pomalować i lubię jak te piegi przebijają przez podkład. Fajnie. No. To jest, to jest takie cute, no. I w ogóle mi się podoba, że teraz jest ten trend właśnie taki, wiesz, pielęgnacji, trend tej fajnej takiej świeżej cery, ale również trend tak zwany multitask, o, czyli tak. że jak macie róż w stiku, to jest i do ust, i do policzków. Benefit taki ma. I na powieki. Tak, wiem ten ten, ten taki różowy tint. malutki. Tak, o Jezu, o, jak super. uwielbiam to. Uwielbiam to, jest od wielu, wielu lat chyba bez celu w beneficie i uwielbiam ten produkt. I jak miałam jakąś sesję, pamiętam jak makijażysta pokazał mi ten produkt, wtedy wcie w nim zakochałam, ale wiesz jak on mi go nałożył? Od tamtego momentu bardzo często się tak maluje, jak właśnie nie używam podkładu, ale coś chcę zrobić, mieć taki efekt. O, wróciłam z wakacji. <grym> <grym> Lubię ten efekt, bo jest taki cute, Aha. jesteś taka dziewczęca i na nałożył mi go delikatnie na policzki, na szczyty kości policzkowych. Na usta, więc masz też od razu taki monoefekt, tak. że wszystko jest w jednym odcieniu tego różu. I nałożył mi go na nos, tutaj na grzbiet nosa, no bo no światło tak, ci chwyta tutaj tak. na, na te punkty, które najbardziej wystają, więc nos, pierwsze co się tak. opala to jest nos. I tutaj kości skroniowe nad brwiami. Przepięknie to wygląda. I ten produkt się nadaje do tego najlepiej. W ogóle spróbujcie sobie kiedyś tego trendu. I mają, masz taką fajną Jezus, opaloną no, też No ślicznie to sposób, wygląda. Nie? No fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Na samym końcu zapisałyśmy sobie oczywiście mocne kolory, które wracają tak samo właśnie w trendach beauty. Tego nie zniosę. Ale to są asz, tylko asz. akcenty, kochana. Gdzie? Na jak? ustach. Eyeliner na przykład ja żółty. Ja czerwona szminka tylko na walentynki. Przysięgam. Serio? No A ja lubię czerwona nie szminka. Umiem. Rzadko noszę, ale lubię. Ludzie mi mówią, że wyglądam dobrze, ale czuję się źle. Tak jak ty w kolorach. Mhm. Naprawdę czuję się źle. Czuję no bo się nie sobą. Ty jak masz jeszcze taką cerę sotę i taką... Czerwoną szminę, lowę. Bardzo, bardzo mi się to podoba na kimś, a na mnie nie do końca, mm -hmm. ale przepięknie to wygląda, jak nie masz nic na buzi, tak jak powiedziałaś sotę, i też o, lubię, jak nie masz nic na powiekach, na rzęsach, nie masz w ogóle makijażu, tylko delikatne, delikatnie wyrównujesz skórę, kolory mm -hmm. skóry i mega czerwone usta. No to to jest fajne. No takie właśnie. Dla mnie to jest trochę takie high fashion. Tak, tak, w to makijażu. Jest takie, takie... No. Przeważnie Musisz być odważna, dobra. żeby nosić y, takie usta, tak mi się wydaje. No i nie pomalować nic więcej, tylko usta. Ja mam coś takiego, powiem ci, że albo bym wybrała czerwone usta i nic poza tym, albo mocne oczy i, i na przykład usta z lekkim błyszczykiem. Nie? I to jest taki najbardziej estetyczny balans. Mhm. I słuchajcie, tym trendem zbliżamy się do końca naszego odcinka Fashion Talk o Trendach, w których porozmawialiśmy zarówno o modzie, jak i też trochę. O urodzie, dajcie nam koniecznie znać, czy chcecie, żeby takie odcinki modowe lub też urodowe pojawiały się częściej w The Glow Club? Ja myślę, że w ogóle taki odcinek e, o pielęgnacji i o makijażu osobny byłby super odcinkiem, także pomyślimy, bo, bo wiemy, że lubicie z naszego polecenia czasem jakieś tam produkty sobie wybierać. Nawet produkować. może z jakimś ekspertem. No, O, super Rozważymy pomysł. to. Może Rozważymy. z jakimś dermatologiem? Dokładnie rozważymy fajny, fajny to. Pomysł. Dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście, słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie uderzać do nas bezpośrednio na Instagramie lub też pod naszym adresem e-mail, nawet jeżeli macie pomysły na odcinki pod theglowclubpodcast@gmail.com. Dziękujemy wam, życzymy wam dobrego dnia i w następnych pogaduchach słyszymy się już niedługo. Dziękujemy, że byliście z nami do usłyszenia. Bye.